organizatorzy wracają trochę do tego. 2400, dystans 1,5 mili angielskiej, start spod bomby, całe okrążenie toru i konie już są załadowane do maszyny startowej i ruszyły. Jako pierwszy Don Miguel. Ostatnia na razie Tebi, ale to podobno to jest klacz Jerzego Engela. Podobno ma dystansowe uzdolnienia i tutaj to nie ma żadnego znaczenia, że jest prowadzona z tyłu, czy też troszeczkę zastawką. Jest bardzo wiele dystansu, aby można było nadrobić. Don Miguel, ale już zmienił go Doney. Doney, Don Miguel na trzeciej pozycji King's Auction, dalej para faworytów, Caris oraz Tebi. Don Miguel poprowadził, koń ma 12 lat, to jest najstarszy chyba wyścigowiec na służewcu, ale trener Adam Wyżyk doskonale wie, że koń jest doświadczony, sprzyjają mu dłuższe dystanse, podobno jest w dobrej formie i właśnie właściciele zastanawiają się, czy jeszcze go nie zatrzymać na kolejny sezon, aby również jako 13-latek to będzie prawdziwy rekordzista, ścigał się w przyszłym sezonie na służewcu. I ten właśnie 12-letni w wałach Don Miguel hodowli irlandzkiej prowadzi pod uczniem Mazurkiewiczem. Na drugiej pozycji Donej pod Popowem, na trzeciej King's Auction pod Reznikowem, na czwartej galopuje Caris pod Landsberg i stawkę zamyka Tebi pod Antonem Turgajewem. Konie są już blisko ostatniego zakrętu, jakieś 1100 metrów do celownika i ciągle Don Miguel przed Donejem. Don Miguel lubi tak prowadzić, szczególnie w wolnym tempie, to wtedy czasami bywa nawet w ostatecznej rozgrywce. Trochę wydaje mi się, że niepotrzebnie dużym kołem galopuje, przy wewnętrznej miałby tutaj lepszy układ. Don Miguel, Doney, dalej King's Auction, Caris lekko idący i stawkę zamyka Tebi. Don Miguel całkiem nieźle się czuje, wydaje się, że już Doney słabnie, że Doney już ma dosyć, a Don Miguel jeszcze ciągle prowadzi i cały czas wygląda na to, że może się zmieścić w ostatecznej rozgrywce, że może wziąć udział w ostatecznej rozgrywce. Don Miguel próbuje zaatakować go King's Auction, ale Don Miguel sobie radzi na razie nieźle. Od pola King's Auction i tam także Tebi wchodzi w środek, a tam również Caris od pola próbuje finiszować. Pod Amazonką, a tutaj walka zdecydowana, troszeczkę wjechał przed nos King's Auction Tebi, jeszcze walczy Don Miguel, ale Tebi się raz jeszcze zabiera do ataku i tutaj od pola za chwilę zaatakuje prowadzącego King's Auction i chyba go pokona, zaraz zobaczymy. No nie, King's Auction, Tebi, dalej Don Miguel, Caris, teraz dopiero Doney dociera do celownika, ale wydaje mi się, że tam miał miejsce fakt przeszkadzania.